W tym filmie poćwiczymy zaokrąglanie. Jeżeli nie znacie jeszcze reguł rządzących zaokrąglaniem, to przekonacie się, że zaokrąglanie jest w sumie dosyć proste. Zaczniemy od zaokrąglania do najbliższej dziesiątki. I pierwsze pytanie: co to w ogóle jest zaokrąglanie i do czego może się przydać? Powiedzmy, że mamy liczbę 37 całkiem dobra liczba i powiedzmy, że mamy na niej wykonać jakieś działania. Możemy takich działań wymyślić całe mnóstwo. I powiedzmy, że wystarczy, że oszacujemy wynik, że nie musimy znać dokładnej odpowiedzi. Na przykład, ktoś wam mówi, że ma 37 ogórków, a wy macie 39 ogórków. To ile mniej więcej macie razem? Z grubsza. Nie musicie wiedzieć dokładnie co do sztuki mniej więcej. I tu właśnie przydaje się zaokrąglanie. Zastanówmy się nad tym, co to dokładnie znaczy zaokrąglić do najbliższej dziesiątki. Albo zaokrąglić do dziesiątek. Przy zaokrągleniu do dziesiątek musimy wiedzieć, ile dziesiątek ma dana liczba. W tej liczbie na pozycji dziesiątek znajduje się trójka. Reprezentuje ona trzy dziesiątki. Czyli liczba 37 oznacza trzy dziesiątki i siedem jedności. Czyli więcej niż trzy dziesiątki, ale mniej niż cztery dziesiątki. Zapiszmy to tak. Więcej niż trzy dziesiątki. Trójka i zero, czyli trzy dziesiątki i zero jedności, albo po prostu 30 i mniej niż 4 dziesiątki, czyli 40. I jeżeli zaokrąglamy do dziesiątek, to albo do liczby dziesiątek, która jest mniejsza od zaokrąglanej liczby, bezpośrednio mniejsza, albo do liczby dziesiątek, która jest większa od zaokrąglanej liczby, najbliższa większa. Ale skąd mamy wiedzieć, czy 37 powinno być zaokrąglone do dziesiątek w dół, do 30, czy w górę, do 40? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, narysujmy tę sytuację na osi liczbowej. Będzie łatwiej na tej podstawie opisać reguły rządzące zaokrąglaniem. Najpierw zaznaczmy same dziesiątki, tak żeby znalazły się na osi 30 i 40: 0, 10, 20, 30, 40, może jeszcze 50. Gdzie na tej osi znajduje się 37? Na pewno pomiędzy 30 i 40, ale gdybyśmy chcieli być trochę dokładniejsi, to jeżeli tutaj jest 35, dokładnie w środku pomiędzy 30 i 40, to 37 znajduje się gdzieś tutaj. I jeżeli chcemy teraz zaokrąglić 37 do najbliższej dziesiątki, i jeżeli wybieramy pomiędzy 30 i 40, to podstawowe pytanie brzmi, do której z tych dziesiątek jest bliżej? Czy 37 leży bliżej 30, czy bliżej 40? Widać na tym rysunku, że 37 leży zdecydowanie bliżej 40 niż 30. I w takim razie 37 zaokrąglone do najbliższej dziesiątki równa się 40. Spróbujmy z inną liczbą, na przykład 32 zaokrąglone do najbliższej dziesiątki. 32. Leży na tej osi gdzieś tutaj i widać, że leży pomiędzy trzema dziesiątkami i czterema dziesiątkami. Widać też, że leży zdecydowanie bliżej trzech dziesiątek, i w takim razie 32 zaokrąglone do najbliższej dziesiątki równa się 30. I może się pojawić pytanie: co w takim razie zrobić z liczbą leżącą dokładnie w środku, pomiędzy dwiema dziesiątkami? Jak zaokrąglić 35? Do najbliższej dziesiątki albo do dziesiątek. Znowu możemy zapisać, że 35 leży pomiędzy trzema dziesiątkami i czterema dziesiątkami, pomiędzy 30 i 40, i którą z tych dziesiątek w takim przypadku wybrać. Ogólnie przyjęta zasada jest taka, jest to zasada w sumie dosyć umowna, że jeżeli jesteśmy dokładnie w środku, to zaokrąglamy w górę. Czyli 35 zaokrąglimy w górę do 40. Pomimo tego, że 35 znajduje się dokładnie w takiej samej odległości od obydwu dziesiątek, to przyjęło się, że zaokrąglamy w górę. Gdyby było to chociaż odrobinę mniej niż 35, to zaokrąglilibyśmy w dół do 30. Jeżeli już wiemy, jak zaokrąglać do dziesiątek, to zróbmy parę przykładów. Niech będzie na początek jakaś liczba trzycyfrowa. I zaokrąglimy ją do dziesiątek, na przykład 124. Można takie zadanie rozwiązać na parę sposobów. Możemy powiedzieć, że jest to jedna setka, dwie dziesiątki i cztery jedności. Albo możemy nawet powiedzieć, że jest to dwanaście dziesiątek i cztery jedności. I w takim razie jest to liczba większa niż dwanaście dziesiątek, większa niż 120 i mniejsza niż 13 dziesiątek, mniejsza niż 130. To są dwie najbliższe pełne dziesiątki leżące najbliżej liczby 124. Żeby zdecydować, do której dziesiątki zaokrąglić 124, może już wiecie, do której, na podstawie tego, co przed chwilą mówiliśmy, narysujmy znowu oś liczbową. Tym razem nie zaczniemy od zera, bo za daleko mamy do 120 i 130, zacznijmy od 100, 110. 120, 130, 140. Zaznaczmy dokładnie połowę odległości pomiędzy 120 i 130, czyli 125 i 124 leży na osi tutaj. I jeżeli mamy wybrać pomiędzy 120 i 130, pomiędzy 12 dziesiątkami i 13 dziesiątkami, to pytanie brzmi, która z tych dziesiątek leży bliżej. I widać, że 124 leży o 4 od 120 i o 6 od 130. Do 120 jest bliżej, więc zaokrąglamy w dół do 120. Gdyby to było 125, albo 126, 127, 128, albo 129, to zaokrąglilibyśmy w górę do 130. A gdyby było 130, to zaokrąglilibyśmy do 130. Albo mówiąc inaczej, nie musielibyśmy w ogóle zaokrąglać, bo 130 bez zaokrąglania już jest pełną dziesiątką. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Może teraz jakaś liczba jednocyfrowa. Powiedzmy, że chcemy zaokrąglić 7 do dziesiątek. Wciśnijcie pauzę na chwilę i spróbujcie najpierw samodzielnie to zrobić. No to tak. Pomiędzy jakimi pełnymi dziesiątkami leży liczba 7? 7 to mniej niż jedna dziesiątka i 7 to więcej niż 0 dziesiątek. Czyli siódemka znajduje się pomiędzy 0 dziesiątek a jedną dziesiątką, czyli między 0 i 10. Do której dziesiątki zaokrąglić? Narysujmy jeszcze raz oś liczbową. 0, 5 i 10 i siódemka znajduje się tutaj. I widać, że siódemka leży bliżej 10 niż zera. Do dziesięciu jest 3, a do zera 7, czyli zaokrąglimy w górę do 10. Albo możemy też zastosować regułę, o której przed chwilą mówiliśmy. Siódemka jest większa lub równa 5 i dlatego zaokrąglamy w górę do dziesiątki, która jest większa niż zaokrąglana liczba, większa niż 7. Gdyby była to liczba, która na pozycji jedności ma cyfrę większą lub równą 0 i mniejszą niż 5, to zaokrąglilibyśmy w dół. I tak jest zawsze. Jeśli spojrzymy na liczbę 37, to na pozycji jedności znajduje się cyfra większa lub równa 5, i dlatego zaokrąglamy w górę. Dla 35 cyfra jedności jest większa lub równa 5, w tym przypadku jest równa 5, i dlatego zaokrąglamy w górę. Tutaj, jeżeli na pozycji jedności znajduje się cyfra mniejsza niż 5, to w takim przypadku zaokrąglamy w dół. Jeżeli na pozycji jedności znajduje się cyfra mniejsza niż 5, to w takim przypadku zaokrąglamy w dół. Jeżeli na pozycji jedności znajduje się cyfra większa niż lub równa 5, w tej liczbie jest tylko jedna pozycja, ale to nie ma znaczenia, to w takim przypadku zaokrąglamy w górę.